Kolej Wizja, Tomasz Dasuj. Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego programu. Trofiejny, zdobyczny, tak brzmiało skądinąd magiczne słowo po zakończeniu II wojny światowej. Armia Radziecka stworzyła bowiem we wszystkich rejonach swojego panowania specjalne komisje, których celem i zadaniem było wywiezienie z okupowanych terenów Niemiec wszelkich cennych rzeczy, fabryk, maszyn, wszelkich rzeczy wartościowych jako rekompensata za poniesione w czasie II wojny światowej straty. Ale tak naprawdę dotknęło to w dużym stopniu także Polskę, ponieważ część wschodnich Niemiec w myśl traktatów międzynarodowych zostało włączonych do Polski i niestety te tereny były już pozbawione tych wszelkich cennych rzeczy, które znalazły się już wówczas w Związku Radzieckim. Z niemieckiego miasta Lubmin jako trofeum wojenne radziecka armia wywiozła całą kolej wąskotorową łącznie z szynami, wagonami, lokomotywami. Co działo się z tą kolejką w Rosji i jak do tego doszło, że dwa z zagrabionych wagonów niedawno wróciły do Niemiec, o tym w naszym kolejnym materiale. Lubmin to przytulne miasteczko nadbałtyckie leżące między Greifswaldem a Świnoujściem. W 1886 roku miejscowość ta uzyskała tytuł uzdrowiska morskiego. Dwanaście lat później powstała tu kolejka wąskotorowa o długości 60 km i prześwicie toru 750 mm. Połączyła ona Lubmin z okolicznymi miastami Wolgast i Greifswald, skąd dalej można było jechać kolejką normalnotorową. W 1940 roku państwo niemieckie założyło w Szczecinie towarzystwo Pommersche Landesbahnen, po polsku Pomorskie Koleje Regionalne. Firma ta przejęła w zarządzanie koleje w Lubminie, Gryficach, Kołobrzegu i innych miastach na Pomorzu. Niemiecki aktor Lutz Riemann wychował się w Lubminie. Doskonale pamięta wąskotorówkę. Das war ein der beeindruckendsten Erlebnis überhaupt für mich als Kind, mit einer Bahn zu fahren. Jazda kolejką należała do najpiękniejszych przeżyć mojego dzieciństwa. W tym czasie popularne było hasło zabrania się zrywania kwiatów podczas jazdy. Pociągi prowadzone były przez małe parowozy z fabryki Union o mocy 55 koni mechanicznych. Nawet na drobnych wzniesieniach lokomotywy dyszały. W dzieciństwie staliśmy przy torze, oczywiście na rękach u mamy, i obserwowaliśmy ten spektakl. Kiedy parowóz wspinał się pod górkę, śpiewaliśmy zgodnie z dźwiękiem lokomotywy. Nie dam rady, nie dam rady. Kiedy pociąg zjeżdżał w dół, udało mi się, udało mi się, udało mi się. Ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Und wenn es dann wieder bergabwärts ging, dann im Rhythmus der jetzt etwas schneller sich drehenden Räder über den Schienenstößen. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Sympatyczne miasteczko cieszyło się także powodzeniem wśród niemieckich kolejarzy. Wypoczynkowy dom kolejarza był częstym motywem na pocztówkach z tamtego okresu. Lubmińska idylla kolejowa skończyła się w 1945 roku wraz z klęską wojenną Niemiec. Armia radziecka zdemontowała całą wąskotorówkę i wywiozła tory wraz z lokomotywami, wagonami oraz maszynami do Związku Radzieckiego jako rekompensatę za szkody wojenne. Demontażu dokonali na rozkaz radzieckiej armii młodzi chłopcy, dziewczyny
kobiety. Prace trwały każdego dnia, od samego rana do zachodu słońca. Na przykład w ciągu jednego tygodnia zniknęły tory prowadzące z Lubmina do Roisina. Dopiero po zakończeniu rozbiórki ludzie mogli wrócić do swoich domów. Spało się w stodołach, do jedzenia dawano rozwodnioną zupę oraz skibkę chleba. Cały czas nad wszystkim czuwała radziecka armia uzbrojona w karabiny. Do 1947 roku po kolejce nie pozostał ani ślad. Dla władz powstałej wówczas NRD temat kolejki nie był wygodny do dyskusji. Zadecydowano, aby wybudować w Lubminie pierwszą i jedyną elektrownię atomową w tym kraju. Według technologicznych wskazówek otrzymanych oczywiście od Związku Radzieckiego. Ale młody aktor Lutz Riemann wąskoturówki ze swojego dzieciństwa nie mógł zapomnieć. Kiedy pracował w teatrze miejskim w Meiningen, mieszkał niedaleko warsztatu kolejowego. Codziennie z tęsknotą delektował się zapachem węgla i dymu parowozów. Lutz Riemann stał się słynnym aktorem. Grał międzywojennego, przewodniczącego niemieckich komunistów Ernsta Tellmana, ale przede wszystkim zasłynął jako porucznik Zimmermann w serialu Polizeifunk 110, czyli NRD-owskim odpowiedniku 07 Zgłoś się. Über auffällige Personen und Fahrzeugbewegungen gibt es keine Feststellungen. Weder von unseren noch von anderen Kräften. Kinder, das kann doch wohl nicht wahr sein! Da laufen ein paar Leute mit vier Geldsäcken durch das halbe Haus und keiner will sie gesehen haben! Aber dann sind nur zwei Weihnachtsmänner eingestiegen mit ihren Säcken. Weihnachtsmänner? So mit Larven und Bärten? Mit Säcken? Ja, das sag ich doch. Wissen Sie noch, wann das war? Moment, das war kurz bevor die Sirene losging. Hey. Kriminalpolizei. So ein schlechter Verlierer sind Sie. Lutz Riemann cały czas szukał informacji, co stało się z jego kochaną wąskotorówką. Okazało się, że uzyskany sprzęt wykorzystuje kolejka torfowa Nasja w regionie Petersburga. Der größte Teil der Bahn und unter anderem auch dieses Bahnbetriebswerk, also die Werkstätten. Tam była większość naszej kolejki, nawet warsztaty. Odnaleziono stare lubmińskie maszyny. Pochodzenie stwierdzono na podstawie napisów na odlewach elementów maszyn. Tak samo było z szynami. Zamocowano je, tak jak u nas, gwoździami. Poza tym o pochodzeniu informowały też napisy na wagonach. Rosyjscy pracownicy kolejki torfowej, głównie pan Aleksiej z warsztatu, wyjaśnili moim kolegom szczegóły. Sami nigdy u nas nie byli, ale wszystko wiedzieli. To był moment, w którym postanowiłem, że wszystko muszę kiedyś sam obejrzeć. Nie jako ktoś żądny zemsty, ale jako miłośnik kolejnictwa. Nie przypuszczałem wtedy, że byłoby możliwe cokolwiek odzyskać. Da musst du mal irgendwie, musst du da mal hin. Das musst du dir mal angucken. Ich wollte es einfach sehen. Ich habe nie daran geglaubt und daran gedacht, dass ich mal irgendwie einen Teil von da hierher kriege oder so. Póki co stara wąskotorówka pozostała dla Lutza Riemanna w sferze wyobraźni. O kolejowych marzeniach małego chłopca opowiadał też NRD-owski film Wielka podróż małego maszynisty z 1978 roku. W produkcji tego lirycznego dzieła wzięli udział czołowi niemieccy aktorzy, wśród nich kolejowy marzyciel Lutz Riemann. Ich überwache die Strecke. Das ist eine sehr wichtige Arbeit. Wenn du einen Fehler machst, komme ich nicht heil an mein Ziel. So, das Signal steht auf Fahrt frei. Du kannst weiter. Ja, danke. Angenehmen Dienst noch. Gute Fahrt. Danke. Mały chłopczyk Dirk jest zauroczony koleją. Codziennie czuwa przy jednotorowej trasie niedaleko domu rodzinnego, a marzenia mieszają mu się z rzeczywistością, szczególnie z powodu kolejowych bajek opowiadanych przez jego dziadka. W rzeczywistości dziadek Dirka jest pomocnikiem na niewielkim parowozie przetokowym i pracuje przy złomowaniu dużych parowozów. Ale specjalnie dla Dirka wciela się w wielkiego bohatera kolejnictwa.
Opowiada, jak zbierał deszczówkę do parowozu, gdy na szlaku zabrakło wody. Jak przemierzał parowozem pustynię. Gdy zabrakło węgla, dzielny dziadek nakazał pomocnikowi spalić drewniane deski z doczepionego wagonu. Mieszkańcy pustynnej oazy przygotowali kolejarzom radosne powitanie. Czasem dziadek coraz bardziej wczuwał się w bajki, bo chłopiec oczekiwał, że zostanie maszynistą dużej enerdowskiej spalinówki serii 218. Matka Dirka przekonywała męża, którego gra właśnie Lucy Riemann, że powinien wybić nierealne obietnice dziadkowi z głowy. Ale nic z tego. Versprochen ist versprochen. Du hättest es ihm deutlicher sagen sollen. Ich hatte als Kind keinen Großvater, der mir gesagt hätte, du darfst einmal selbst den Traktor fahren. Lokführer zuerst. I rzeczywiście, dziadek spełnia marzenia chłopca. Razem jeżdżą po ulubionej trasie Dirka. No, ale przy tym jest małe oszustwo, bo tak naprawdę lokomotywą kieruje z tylnej kabiny kolega dziadka. Ale to drobnostka, jeśli można spełnić życiowe marzenie młodego człowieka. A co z marzeniami Lutza Riemanna?
Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku zamknięto elektrownię atomową w Lubminie, a teren zakładu posłużył jako przechowalnia odpadów atomowych. To spowodowało protesty ekologów różnych frakcji, atakujących również normalnotorową kolej prowadzącą do zakładu. Dyrekcja zakładu atomowego Energii Werke Nord nie chciała być chłopcem do bicia z powodu polityki atomowej rządu. Postanowiła zatem stworzyć swój pozytywny wizerunek w mediach, finansując poszukiwania dawnej wąskotorówki. Lutz Riemann pojechał na kolejkę torfową do Nassi. Ale za późno. Rok przed jego wizytą cała wąskotorówka została zezłomowana. Ale okazało się, że kilka wagonów znajduje się w posiadaniu innej kolejki torfowej, Szatura, na południowym wschodzie Moskwy. Osiedla z wielkiej płyty raczej nie wywołują romantycznych uczuć, ale odpowiednio oświetlone i przy dobrej oprawie muzycznej nawet blokowiska i elektrownia sprawiają lepsze wrażenie. Autor tego filmowego portretu Szatury, Siergiej Kleniajew, musi być zakochany w swoim rodzinnym mieście. To właśnie elektrownia sprawiła, że przez lata kolejka torfowa tego regionu tak sprawnie działała. Bez przerwy, długimi składami dowoziła torf do tej fabryki prądu. Dopiero w ostatnich latach elektrownia zaczęła wytwarzać prąd ze spalania węgla. Warto dodać, że w rosyjskich warunkach kolejka wąskotorowa ma niewiele wspólnego z drobnymi wagonikami kolejek polskich czy niemieckich. Tu, nawet na wąskim torze, jeżdżą wielkie wagony. W swoich najlepszych latach szaturska kolejka torfowa miała długość aż 300 km. Krótko przed jej ostatecznym zamknięciem zostało jeszcze 60 km torów. Za pośrednictwem dyrektora rosyjskiego Muzeum Kolejek Wąskotorowych w Preslawlu, Siergieja Dorożkowa, Lutz odwiedził elektrownię, gdzie został wyjątkowo miło przyjęty. Dyrektor generalny elektrowni Szatura, wyróżniając się sporym zrozumieniem, zaproponował, abym zidentyfikował wagon, który ich zdaniem mógł pochodzić z naszej wąskotorówki. I rzeczywiście, pokazano nam wagon osobowy zbudowany w Görlitzy w 1898 roku. Wiemy nawet, że chodzi o piąty wagon z serii sześciu wyprodukowanych wtedy wagonów. Do 1969 roku w Szaturze przewożono nim dzieci do pobliskiej letniej kolonii. Potem wagon służył brygadzie pracowniczej jako magazyn narzędzi i miejsce odpoczynku. Eine Außentür, das haben wir übrigens auch erhalten, das wird dann auch später in der Lubmin ausgestellt werden, damit man auch einen Eindruck hat, wie hat denn der Waggon damals ausgesehen. Hatten Sie mit Kreide geschrieben, Pivnaje, das heißt Bierladen. Nad drzwiami wejściowymi wagonu Lutz znalazł rosyjski napis Piwiarnia. Zostanie on wyeksponowany w Lubminie wraz z odrestaurowanym wagonem. Bo taki jest efekt wizyty. Niepotrzebny w Szaturze wagon może wrócić do swojej ojczyzny. W ogrodzie pracownika zakładu Lutz spotkał kolejnego niemego świadka tamtych czasów. Besitzer dieses Güterwagens, wir wollten ihn zunächst gar nicht hergeben oder verkaufen. Właściciel drugiego odnalezionego wagonu na początku nie chciał go sprzedać, ale w zamian zaoferowaliśmy mu rosyjski 20-stopowy kontener i dopiero wtedy zgodził się. Wspomniany wagon towarowy zbudowany został 103 lata temu w fabryce Boichelt i spółka w Grüneberg, czyli dzisiejszej Zielonej Górze. Z zachowanej dokumentacji wynika, że chodzi o wagon o numerze 113. Identyczny wagon o numerze 112 znajduje się w rosyjskim Muzeum Wąskotorowym w Preslawlu, tak samo jak siostrzany wagon osobowy naszego numeru 5. Tu widzimy przygotowania wagonu osobowego do końcowego transportu. Formalności celne, zabezpieczenie obiektu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sam transport.
Wszystko to było niemałą przygodą. Тебя нет так же, как и вдохновение. Все это приятно или просто осень навеяло. Вводят в транс эти краски, наброски на бумаге и слез. Зачем все это, я не знаю. Просто наши чувства в руке растаяли. Настало время расставания. Острый запах грусти насыщает грудь. Просто отпусти и больше не... В Люблине распочато реконструкцию вагонов в опарчу о архивальные взоры и здjęcia. Прости, мою слабость, мой взгляд устремляется куда-то ввысь, гадая над своей миссией. Я один здесь, смотря в отражение, вижу наши мечты без движения. Ты ушла, оставив моим мыслям вкус потери. Natomiast w 2009 roku w regionie Szatura wielkie pożary były zagrożeniem dla Muzeum Wąskiego Toru Federacji Rosyjskiej. Dla rosyjskich muzealistów skończyło się wszystko dobrze, ale drzewa i rośliny wokół budynków, które miały umilać pobyt na kolejowym terenie, niestety wymarły. Ludzie z Lublina współczuli swoim kolegom, a dotychczasowa współpraca znacznie zbliżyła świat rosyjskich i niemieckich miłośników kolejnictwa. Odrestaurowanie odzyskanych wagonów trwało 3 lata. Latem 2010 roku nastąpiła ich prezentacja. Wicedyrektor Zakładu Energetycznego w Lublinie, Jürgen Ramtun, podkreślił, że wagony dwa razy odbyły podróż po 1200 km. Prezes Dieter Ritscher wyjaśnił, że odzyskanie kawałka własnej historii w postaci przedmiotowych wagonów stało się dla niego sprawą osobistą, ponieważ takie transakcje są przeważnie niemożliwe, gdyż Federacja Rosyjska traktuje wszystkie zabytki kultury zdobyte w Niemczech po II wojnie światowej jako swoje. Spory udział w realizacji całego przedsięwzięcia miał zapewne sponsor projektu, spółka gazownicza Nord Stream, powiązana z rosyjskim Gazpromem. To właśnie na terenie byłej elektrowni atomowej w Lubminie kończy się rurociąg gazowy łączący Rosję z Niemcami. Lublin jest niemieckim regionem o największym nasyceniu językiem rosyjskim. Zapewne tutaj najłatwiej było pokazać gest dobrej woli mieszkańcom tak osobliwego mikroklimatu. Burmistrz Lublina Axel Vogt zapewnił, że wagony wyeksponowane zostaną w szczególny sposób. Specjalnie dla nich powstanie osobny pawilon w pobliżu byłego dworca Wąskotorówki, obecnie użytkowany przez władze miasta jako siedziba administracji uzdrowiska. Nareszcie widzimy wagony. Partnerzy tej niecodziennej transakcji z zadowoleniem pozują do zdjęć. Szczególnie u Lutza widać, że czuje się niczym w kolejowym raju. Wzruszające jest zobaczyć kolegę, mieszkańca Lubmina, mówiącego: dobrze zrobiłeś, przyjacielu. Wnętrze wagonów w każdym detalu wygląda wyśmienicie. Oczywiście trzeba przećwiczyć dawny sposób otwierania okien na skórzanym pasku, ale działa ono równie dobrze jak 100 lat temu, a burmistrz Lubmina cieszy się, że przy jego ponadprzeciętnym wzroście w wagonie i tak może swobodnie stać po środku. Wiele osób przyczyniło się do renowacji wagonów. Historycy kolejnictwa, miejscowi rzemieślnicy i stary mistrz warsztatów kolejowych. Pod wieloma warstwami różnych lakierów odkryto warstwę pierwotnej farby i według niej zamówiono identyczny kolor jak dawniej. Wagon wygląda więc pod każdym względem jak oryginał. Dla każdego ze specjalistów ten dzień jest szczególny. Szkoda tylko, że odbudowa trasy kolejowej pozostaje w sferze marzeń. Wielokrotnie słyszeliśmy tego dnia komentarze. Tylko stawiać na tory i jechać. Ale Lutz Riemann i tak jest szczęśliwy. Ich freue mich ungeheuer, weil für mich ist irgendwie ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Cieszę się niesamowicie, bo udało się przywieźć coś, co w wyjątkowy sposób dokumentuje naszą historię w Lubminie. Spełniło się marzenie z mojego dzieciństwa. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.